Nie żyje młody polski raper. Żegna go całe miasto, nie żyje Michał Stysiała, młody raper z Jarosławia, który świetnie zapowiadał się na polskim rynku muzycznym. Informacje o jego śmierci przekazał lokalny urząd miasta, który pożegnał artystę wzruszającym wpisem. Michał Stychu Stysiała nie żyje, Michał Stysiała występował pod pseudonimem Stychu. Był członkiem jarosławskiego zespołu THERAPIA. Na koncie miał już solową płytę Prawdę mówiąc i wiele innych projektów muzycznych. Widać było, że kariera muzyka nabiera rozpędu, utwory z jego udziałem zdobyły dziesiątki tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube. Informacje o jego śmierci przekazał Urząd Miasta w Jarosławiu. W sieci pojawił się wzruszający wpis. Pogrzeb młodego muzyka odbył się w niedzielę 23 września o godzinie 14 w Jarosławiu. W komunikacie urząd miasta nie zdradza, co było powodem śmierci Michała Stysiała. Fani żegnają Stycha, zobacz, wiadomo, co czeka Zenka Martyniuka, gdy zakończy karierę. Artyści już mu zazdroszczą, pod postem Urzędu Miasta w Jarosławiu pojawiło się mnóstwo komentarzy osób wspominających wyjątkowego artystę.